Kiedy rozkwita nasza nadzieja? Kiedy nadzieja może najbardziej rozwinąć skrzydła? Wtedy, gdy spotyka siłę połączoną z łagodnością. Tak, to jest właśnie to doświadczenie, które nadziei dodaje skrzydeł. Ilekroć spotykam kogoś, kto ma w sobie determinację, kto wie, czego chce, kto ma w sobie energię, aby to dobro wcielić w życie, kto mówi do mnie, choć zapraszam cię, choć to jest możliwe, choć chcę ci pomóc, podzielić się, chcę z tobą moją siłą, to rodzi we mnie otwartość. Ale rodzi się też obawa, czy ten człowiek nie będzie tego próbował mi wcisnąć. Rodzi się pewnego rodzaju rezerwa. Moja nadzieja trochę zaczyna się kulić w sobie. Natomiast gdy spotykam łagodność, kogoś, kto nie będzie tego robił pod przymusem, kogoś, kto da mi czas, gdy widzę siłę połączoną z łagodnością, wtedy najbardziej rozkwita we mnie nadzieja.